bili mnie pałką po jajach, ale mieli rację. Tak Ozjasz Szechter, działacz Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i ojciec Adama Michnika, wspominał swój pobyt w areszcie śledczym w Łucku w latach 30., gdy wraz z kolegami został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Sowietu. Te słowa padły z ust Szechtera w latach 70., gdy został działaczem demokratycznej opozycji i zrewidował swoje polityczne poglądy.